próbowało, troszeczkę powiększyło, ale to jeszcze nie było to. Musiała wejść dopiero Motorola i pokazać, patrzcie, można tak. Obawiam się, że operatorzy naprawdę zapowiadają wyłączenie 2G. Ja też się troszeczkę zdziwiłem, niemniej sprawdziłem daty i te daty są bliskie stosunkowo. Tylny aparat zabawny, ja mi się skojarzył z lemurem, taki wielki, wytrzeszcz i mała buźka pod spodem. Cześć, Witajcie, witam witajcie po przerwie. podcastem. Trochę nas nie było, ale w sumie było jakoś tam straszliwie dużo się nie działo, bo ten tydzień to w ogóle jakiś taki jest ubogi w premiery. A tak naprawdę Działo się o tyle, że to Samsung było. wakacje musiał pokazać flagowce. W związku z tym pokazał wakacje flagowce. Tak, wycięli mi psikusa, bo przesunęli premierę akurat na czas mojego urlopu. No szkoda, że wcześniej urlop planowałem akurat pod kątem właśnie premiery Samsunga, która zwykle bywała później, bo w sierpniu. No to w tym roku mi wycięli numer, dlatego wybaczcie, materiału na kanale nie było na ten temat, no bo mnie nie było. Bywa i tak, no cóż. W każdym razie pokazali tak naprawdę, no tam oczywiście tablety były, oczywiście były zegarki nowe i tak dalej, natomiast no wiadomo, że gwoździem programu są smartfony składane, a tak naprawdę hitem tej premiery według mnie jest tym razem klapkowy flip, który wreszcie ma używalny ekran po zewnętrznej stronie, bo to jest jakby główny feature w tym momencie tego Tak, flipa. Samsung wyciągnął lekcję z tego, co pokazała Motorola i stwierdził, że może jednak trochę więcej kasy włożyć w tego flipa. No dokładnie, Włożyli trochę wysyłamy więcej Motorola. kasy i dali po prostu większy ekran na zewnątrz. Tak, chociaż i tak do Motorola jeszcze nie dojechali, bo ten flipowy ekran ma takie ciekawe wycięcie. No inna szkoła jakby podejścia do ominięcia aparatu. Motorola zrobiła dziurki w ekranie, a Samsung nadał ekranowi taki nietypowy kształt, trochę jakby ikonki folderu, czyli z takim podcięciem. No też wygląda to fajnie. I tak jak wam mówiłem, no nie byłem na premierze, nie macałem tego telefonu jeszcze na dłużej, tak żeby coś wam o nim poopowiadać, więc wstrzymuję się. Natomiast widziałem głosy, że tam jakiś problem jest z obsługą niektórych aplikacji na tym zewnętrznym ekranie. No i tutaj wszyscy zgodnie, którzy to sprawdzali, twierdzą, że Motorola pod tym względem wypada lepiej. Ja się wstrzymuję, no bo Motorola już testowałem, jak pewnie widzieliście na kanale. A Flip, no nie wiem, jak do mnie dotrze, to wam o nim opowiem. Jak nie dotrze, no to trudno, musicie się oprzeć na innych opiniach. W każdym razie wygląda lepiej niż dotychczasowe modele i to na 100%, bo to wiadomo, od razu widzę po renderach, że jest dobrze. Tak, Natomiast drugi. natomiast w Foldzie w zasadzie nie ma wielkich zmian. Jakby kupić poprzedni, to nie wiem, tam znowu były jakieś uwagi, że a tu ulepszyli, tu ulepszyli, ale tak naprawdę to jest prawie identyczny smartfon. Tak, no szczególnie, że tutaj nie ma jakiegoś potwornego progresu, no bo i w dziedzinie fotografii wiele się nie zmieniło i w samym designie też jakoś strasznie takich rewolucyjnych zmian nie widać. Nadal nie ma dziurki na rysik, co jest dla mnie no potężnym jakby niedopatrzeniem, bo powinna być po prostu i ten rysik powinien być w standardzie, a nie w jakimś tam pokrowcu. I no, tu już w zasadzie nawet na podstawie znajomości z tego, co widzę na papierze, A nie specyfikacji. sprzedają do tego jakiegoś pokrowca z Nie, no dziurką oczywiście taką? jest pokrowiec, no pewnie, że jest, tylko wszystko musisz kupić osobno. No. No tak. Natomiast, no powiem tak, zresztą to się chyba potwierdza w większości przypadków. Flagowca wymieniamy co 2 lata albo nawet co 3. I jeżeli na przykład kupiście Folda 4, to piątka spokojnie ma sensu. W przypadku Flipa zmiana na nową generację jak najbardziej ma sens, bo zyskujecie już rzeczywiście używalny zewnętrzny ekran. To tak, na stówę. Natomiast w przypadku Folda, no to poczekajcie na szóstkę, może się wreszcie doczekacie dziury na rysik chociażby. No. Samsung zrobił smartfona z używalnym ekranem. Dobre, dobre, dobre. Używalny. No, klapka do tej pory, klapki, dopóki, Jacek, no prawda jest taka, że dopóki nie weszła Motorola Razr 40 Ultra, ekrany w klapkowych smartfonach z elastycznymi ekranami, te zewnętrzne, to były tylko ekraniki pomocnicze i były według mnie nieużywalne. Nawet, no już Oppo próbowało, troszeczkę powiększyło, ale to jeszcze nie było to. Musiała wejść dopiero Motorola i pokazać, patrzcie, można tak. Kurczę, no tyle czasu zeszło, przecież to można było zrobić wcześniej, według mnie. Tak, Koszty, ciekawe. no mały ekran jest tani, tak? No. Spoko, spoko, spoko. Ciekawe, kiedy się ogarną i zrobią używalne klapki małe.
Takie co To... to oczywiście będą używalne. Nie, no klapka jest używalna. Ja nie jestem fanem klapkowych smartfonów, Spoko. bo to do mnie nie przemawia, bo tak naprawdę mamy normalny smartfon, który możemy złożyć na pół. Okej, okay, jeżeli komuś zależy na czymś małym, nie lubi nosić dużego telefonu w kieszeni, to spoko. Do mnie to nie przemawia, do mnie zdecydowanie bardziej przemawia Fold, kiedy normalny smartfon rozkładam do formatu niemalże tabletu. To ma sens. Natomiast klapka, design, oczywiście one są urocze, ładne, fajne do damskiej torebki, ale dla mnie, jako użytkownika prywatnie, klapkowy telefon jest bez sensu, bo nic mi nie daje. Jest tylko trochę mniejszy od normalnego smartfona, bo co prawda odcisk, czyli powiedzmy rzut z góry ma niewielki, ale znowu jest grubszy od normalnego smartfona tam. Ja miałbym ten problem, że zazwyczaj zapominam zabrać z domu damskiej torebki, w związku z tym smartfona często bym zapominał i to jest No, też smartfon nie dla dokładnie. mnie. Więc no, powiem szczerze, no, ta tegoroczna premiera tych składanych Samsungów no, była trochę dziwna, bo oczywiście została przesunięta. Nie wiem, chyba tu trzeba, nie wiem komu dziękować za to, za ten numer Motorola, czy Chińczykom tam z Oppo, Vivo i tak dalej. Nie wiem komu dziękować, ale przesunęli tą premierę. I, no, i co ciekawe, zwykle dla mnie gwiazdą premiery był Fold, a w tym roku gwiazdą premiery niespodziewanie został. Ja myślę, że trzeba Samsungowi dziękować. Koreańczykom trzeba dziękować. Podobnie jak trzeba dziękować Koreańczykom za to, że Twitter, który podobno przestał cenzurować różne treści, poza treściami oczywiście paskudnymi, bo tutaj Musk się wypowiedział, że pedofilii na przykład na Twitterze nie będzie, o dziwo. To tutaj na przykład po raz kolejny zniknął mi jeden z moich ulubionych twitterowych leaksterów. Co Kto? zdziwiłem się trochę, bo brałem za dobrą monetę zapewnienia Maska, że nie będzie cenzury. Okazało się, że nadal jest cenzura i nadal jeżeli Kogo przychodzi. wywalił z ciekawości, bo mi umknęło? Co mówisz? A kogo wywalił tak z ciekawości, A bo mi Snoopiego wywalił. A A Snoopiego faktycznie, wywalił. faktycznie, Snoopy, no masz rację, rzeczywiście, bo to jeszcze jakbym na urlopie chyba wyskoczył. No Snoopy to właśnie też, co ciekawe, taki zbieg okoliczności dosyć często o Samsungu pisał. Tak, dlatego mówię po raz kolejny, amerykański oddział Samsunga po prostu, amerykański podkreślam, zadziałał, daj nie koreański, bo Koreańczycy akurat nie sprawdzają po europejskich stronach czy po amerykańskich. Amerykański oddział Samsunga znowu zadziałał i znowu po prostu konto poleciało. A pozostali Twitterowicze boją się, mój drogi. Jest strach blady padł. Jeden Oczywiście, no, kłant opublikował przed premierą rendery wszystkich Samsungów, natomiast reszta nie. tak, no ale wiesz, kłant to miała zazwyczaj od retailerów, którym i tak, nawet jak się rozprują przed premierą, to producent nic nie zrobi, no bo Tak, przecież ale to nie o to kłamią. chodzi. To nie retailerom, tylko Quantowi mógłby Ja wiem. zrobić, tak? Tylko że Tak, tak, Quant ale publikuje u nie. siebie na stronie, na prawach prawa prasowego. Jeżeli ktoś opublikował, To ktoś się może. wysypał, a on na prawach prawa prasowego opublikował, bo ktoś się wysypał, a prawo w Niemczech jest jakie jest, no to po prostu mogą mu naskoczyć. No dokładnie. No, tam kilku innych leaksterów jeszcze próbował, ale widziałem, że szybko chowali te zdjęcia, albo im właśnie Elon Musk zdejmował. No ale no jest zabawnie, bo nawet w Polsce mieliśmy już takie numery, że na kilka dni przed premierą któryś tam ze sklepów już wrzucił kartę katalogową, właśnie też telefonów Samsunga. A w tym roku się chyba nie zdarzyło. W tym roku Co chyba nie właśnie nie. sprawdzałem, bo te zdjęcia były już od pół miesiąca, ale chyba się nie zdarzyło w Nie, tym nie. roku. U nas jakoś chyba było cicho. Może zostali postraszeni, a może po prostu ktoś czegoś zaczął wreszcie pilnować. No. W każdym razie no, takie rzeczy się zdarzają. Czasem bywa zabawnie. Ale dobra, jedźmy do następnych premier, bo w sumie... To znaczy ja tylko wspomnę, bo tablet Samsunga fajny, jak najbardziej można się zainteresować, jeżeli ktoś tabletów jeszcze używa. Zegarki wyglądają nieźle. Zegarki są w dwóch rozmiarach, tak jak zwykle. I do tego są na przykład z obsługą w sieci komórkowych albo tylko z Wi-Fi. Trzeba się orientować, dlatego że ciężko jest po prostu podzielić się i powiedzieć dokładnie co i jak. Poza tym jeszcze wersja Classic i wersja jakby podstawowa jest. I obie te wersje są w dwóch rozmiarach i obie te wersje mają albo sieci komórkowe, albo sieci komórkowej, znaczy albo tylko Wi-Fi, albo Wi-Fi plus sieci komórkowe. Także jeżeli się chce kupować, jeżeli się chce, żeby obsługiwało kartę SIM,
No to trzeba po prostu kupić właściwą wersję. Mają różne paski, różne kolorki, cuda na kił. Wybór Jak jest chcecie, ogromny. zajrzyjcie do katalogu, z tym, że ja w katalogu nie rozróżniałem z kolei wersji, bo i takich jest dużo bardzo. Nie rozróżniałem na wersję Wi-Fi i Tak, no. wersję z kartą SIM, także. Warto odnotować, że znowu w tym roku nie mamy wzorem roku ubiegłego modelu Pro, tylko mamy znowu klasika, który był wcześniej tam w poprzednich latach z ruchomym pierścieniem dookoła, czyli wróciło to, co w sumie chyba wszyscy lubili w tych zegarkach. Są AMOLEDy, także no okej, obejrzyjcie sobie w tabletach też, kurczę, fajną rzeczą jest to, że są AMOLEDy w zasadzie w każdym już w tej chwili. Ja pamiętam, że te zegarki miały problem ze współpracą chyba z iPhone'ami na przykład, tak? Nie, to już dawno się minęło. To nie wiem, Tak? bo Jesteś pewien? słuchaj, powiem ci szczerze, nie używam iPhone'a, ale wiem, że w zeszłym roku już Samsung komunikował, że będą w szerszym zakresie te zegarki współpracować, więc Nie, nie, myślę, no spoko, tylko moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście te nowe już współpracują z iPhone'ami bez problemu? że. Nie mam ani nowego iPhone'a, ani nowego zegarka Samsunga, więc odpowiem tylko trąbka. Ja mój Wydaje mi zegarek się, że Samsunga wiesz, bez problemu łączę z innymi smartfonami, ale z Androidem, tak? iPhone'a nie używam od siódemki, więc nie mogę z ciekawości spróbować stary zegarek Samsunga podpiąć do starego iPhone'a, ale to myślę, że to zdawało niekoniecznie. mi się po prostu, że znowu po premierze widziałem narzekania, ale może mi się A. tylko zdawało. Znaczy, słuchaj, no wiadomo, że urządzenia z dwóch, że tak powiem, konkurencyjnych ekosystemów, no to tak samo jakby się Apple Watcha próbował podłączyć do telefonu Samsunga. To Po znaczy pierwsze, tutaj, nikt o wiesz, zdrowych zmysłach tak nie zrobi. tutaj rozwiązania są software'owe, tak jak w każdym tym. Jeżeli producent implementuje, to jest. Jeżeli nie, to producent podaje aplikację ewentualnie dodatkową, tak? I tak jest w przypadku każdego. Dogadanie się nie powinno być problemem, dlatego że to jest dogadanie się, co prawda, pomiędzy No. dwoma różnymi systemami, ale to ma jakby również miejsce w przypadku Androida, to znaczy Android z Androidem, to inaczej, ten system, który jest na zegarku, i tak się musi z Androidem na telefonie dogadać. Aha, ale wiesz, to nie jest w interesie na przykład Apple'a, żeby ich zegarki działały z Samsungami i powiem szczerze, no nie robiłem tego, bo dla mnie w ogóle przez myśl mi nie przeszło podłączać Apple Watcha do Samsunga i vice versa, ale może kurczę, jest to nawet temat na jakiś filmik, tylko musiałbym skołować sobie iPhone'a nowego skądś. Czy tematem na jakiś filmik mi jest na przykład to, czy się Apple'owi opłaca, czy się nie opłaca, bo według mnie to wcale nie jest takie jednoznaczne. No. Ale dobra, zostawmy Samsungowe zegarki właścicielom iPhone'ów i Samsungowych zegarków. Jeżeli nie lubią Apple'owych zegarków, niech kombinują. A my rzeczywiście może przejdźmy dalej. Oppo A58 4G. Mało ciekawy klon na Helio G82, 6,72 cala Full HD, 90 Hz odświeżanie. Smartfonik, który właściwie się niczym nie wyróżnia. Ładowanie 33-watowe, bateria 5000, czyli standard zupełny. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, też nie ma tutaj cudów. Jest 50 z tyłu, z przodu 8, tam jakaś dwójka jeszcze drobiazgowa. Kolorek ma ładny, bo taka pistacja. Jak już przy klonach jesteśmy, to jest jeszcze lepszy numer z klonowaniem. Xiaomi tradycyjnie, wiadomo, to mistrzowie klonowania sobie zrobili kolejny nowy model. Zatem, moi drodzy, w Indiach pojawiło się Redmi 12 5G. No i tu uważajcie na nazwy, bo Redmi 12 jest multum, Redmi Note 12 jest multum i można się pogubić, a rzeczony Redmi 12 5G z Indii to tak naprawdę odpowiednik znanego z Chin Redmi Note 12R. Fajnie, nie? Prosto się połapać, w ogóle nie ma żadnego zamętu. Ja już się pogubiłem, który jest który. W każdym razie to jest jeden i ten sam telefon. To znaczy jest lepszy numer, jest No. jeszcze lepszy numer, dlatego rzeczywiście dobrze wam Adam zwrócił uwagę na nazwy, dlatego że tych dwunastek od Xiaomi jest po prostu No. pierdyliard. Jedne No. są noty, inne nie są noty, ale poza tym, że Redmi 12 5G, to jeszcze za chwilkę będzie Poco M6 Pro 5G, który Tak, też no jest tak. identycznym klonem Redmi Tak. 12 5G z No nie, kolei. i właśnie. O, i tu jesteśmy. No nie identycznym. Jacku, zmienią mu budowę. Przecież będzie inaczej wyglądał.
Znaczy wyglądać będzie prawie tak samo, poza tym, że No będzie wiem, miał czy... napis spoko chyba na obudowie Napijam. pojazdu. Tak, taką ramkę dostanie tą wokół aparatu ciemną z dużym logotypem. No ale wróćmy do tego, co już jest, czyli tego Redmi nieszczęsnego 12 5G z Indii. Różni się trochę od pierwowzoru, bo ma lepsze aparaty. Zamiast piątki ma ósemkę z przodu, a reszta to jest toczka w toczkę. Snapdragon 4 drugiej generacji, ekran 679 90 Hz, 5000 baterii, 18-watowe ładowanie, 50 z tyłu, plus dwójeczka do makro, plus dioda. I już w tym momencie właśnie znacie specyfikację Poco, którą Jacek przed chwilą przywołał. Nowy Poco jutro czy pojutrze, o ile dobrze, 8 chyba, Z żeby tym, będzie. że spoko może być taka kwestia, że możliwe, że będą troszeczkę inne tiery pamięci, Tak. głównie dlatego, że widziałem ceny i te ceny są trochę niższe. No Czyli dokładnie. opłacałoby się, gdyby to były rzeczywiście identyczne tiery, to bardziej by się opłacało kupić Poco M6 Pro 5G niż Redmi 12 5G. Ale obawiam się, że rzeczywiście z pamięcią może być troszeczkę gorzej, ale nie wiem, zobaczymy po prostu No z raczej się może być gorzej, ja myślę, że powiedzmy to może być źle, jeżeli ma być taniej, ponieważ w Indiach ten Redmi 12 5G startuje z poziomu 11 tysięcy rupii, czyli tam niecałych 600 zł za wersję 428. No to jeżeli ma być taniej, no to ja rozumiem, że będzie, nie wiem, 464. To I co znaczy, ja jest? nie wiem, czy będzie taniej od tej najtańszej wersji, bo powiem szczerze, że tego nie znalazłem. Gorzej być nie może, no więc tu wyżej chyba coś podziałają, no ale wiesz, popatrz na cennik tego właśnie dwunastki. Mamy 628 i 8256, także tam z tymi cenami, no kurczę, powiem ci szczerze, jak dla mnie wielkiego pola manewru nie mają, no. No, mówię, widziałem, że ma być taniej, ale to nie widziałem rzeczy pewnych, że ma być taniej, tak? Jasne, Widziałem jasne. po prostu zapowiedzi tych, którzy widzieli, że ma być taniej. Tak, Jacku, oczywiście. Dlatego się zastanawiam, wiesz, na czym można tutaj przyciąć, bo na pamięciach nie bardzo widzę miejsce, chyba że wrócą znowu do 5-megowego aparatu na froncie w Nie, no Poco. da się, Z wystarczy tego, na co ma przykład, się. znaczy z czwórki zejść się nie da, ale z ósemki już się da. Bardzo możliwe, że będzie na przykład tylko tier 128.6. No I tak, no. wtedy to nie będzie taniej od tego najtańszego Redmi prawdopodobnie, ale może być bardzo blisko. No może być blisko. No zobaczymy. Słuchajcie, przez weekend sprawa się wyjaśni, z tego co W widzę. każdym razie procesor jest ten sam, aparaty raczej te same. Tam jest Snapdragon 4, tak, w Tak, drugiej w drugiej generacji. generacji. No czy I jest 5. jest 50 z tyłu, 8 z przodu, także te też taki standard na dzisiaj po prostu. Tak, bardzo typowo. Jak chcecie sobie obejrzeć tego Poco, to macie link pod spodem, bo rendery już są na Flipkarcie, także wiadomo, jak to wygląda, także. Dwa Realme, które mają być również globalnie, Realme 11 4G i Realme 11 5G z charakterystyczną wysepką okrągłą z tyłu na aparaty fotograficzne. Co prawda aparaty fotograficzne trochę inaczej są w niej rozmieszczone, ale wysepka jest charakterystyczna. Duża, Duża duża okrągła. kuchenka z tyłu w rogu, okrągła, w związku z tym to tak. Wersja 4G jest na Helio G99, bateryjka standard, jest Super AMOLED, bateryjka standard 5000, tak? Jest Super AMOLED 6.4, jest Full HD Corning Gorilla Glass 5 i 90 Hz odświeżania. Z tyłu jest 108 megapikseli, także no to jest coś, co wyróżnia tego smartfona, co prawda oprócz tych 108 tam jest dwójka biedna i z przodu 16, ale zawsze jest. No i ładowanie 67-watowe jest dosyć Tak, sympatyczne. dosyć przyzwoicie. Ceny tam, ale to wiadomo, no, z dongów wietnamskich licząc, to jest tam w granicach 1300 z groszami. Tylny aparat zabawny, nie, mi się skojarzył z lemurem, taki wielki, wytrzeszcz i mała buźka pod spodem, ale to musicie Ale to zobaczyć. nie ten, to 5G ma Lemura. A faktycznie, o Jezu, masz To rację. 5G ma Lemura. Tak, 4G ma dziurkę, Czwórka ma w pionie, zdaje się, ustawione. zaspoilerowałem, widzicie, kurczę, Spoko. masz rację, a nie na to zdjęcie spojrzałem. A no, no to już jak Natomiast mówimy o tutaj pięciu. czwórka ma na przykład ładny kolor obudowy, bo jest wersja Tak. złota, która bardzo Obudowa sympatycznie chyba. wygląda na renderach przynajmniej. Miejmy nadzieję, że będzie również sympatycznie wyglądać w rzeczywistości, Najbardziej. chociaż prawdopodobnie będzie się rysować jak diabeł. No czy się, no pewnie to jest plastik fantastik, więc tutaj cudów nie będzie. A już jak o 5G zacząłem gadać, no to tam jest Dimensity 600 z plusem.
Pamięć 8256, no i A i znowu tutaj w odróżnieniu od 4G jest IPS na przykład, tak? właśnie, tak, chociaż przekąt na ekranu no, jest niby większa, ale znowu technologia słabsza. Bateria znowu typowo 5000, też 108-megowy aparat, dwójeczka obok do rozmywania, szesnastka z przodu, to akurat w obu tych modelach jest. I cena 1200 zł, czyli też zabawny przypadek, że ten model z 5G jest tańszy. No ale teraz trzeba się znowu zastanowić, czy w tym momencie komuś zależy na AMOLEDzie, czy bardziej na 5G. Tak, Nie tutaj wiem, co prawda dopóki dali jeszcze do tego odświeżanie podchodzą. 120 Hz, ale to No, naprawdę 90 różnica też. żadna. 90, ja bym wolał 90 w AMOLEDzie niż 120 w IPS-ie. No ale to. Wiadomo, rzecz też gustu i przyzwyczajenia. Ja wolę AMOLEDy, ale są tacy, znam wielu zwolenników IPS-a, no ale jak to mówią, jeden lubi rodzynki, inny lewatywę, no wiadomo, rzecz gustu też i przyzwyczajenia. W każdym razie 4G jeszcze trochę podziała, jeżeli się Wam bardziej podoba. Tak, Mnie też dokładnie. się bardziej podoba, powiem szczerze, 4G. Może poza designem tego tyłu, bo ten 5G ma charakterystyczne te dwa Tak, aparaty. nie Tak jak wiem Adaś dokładnie. mówił o czyle Mura, tak. Tak. Nie wiem, jak tam dokładnie w Wietnamie sprawa z 5G wygląda, ale w Polsce to ja bym się nie zastanawiał, wchrzanił to 5G i wziął AMOLED raczej. No ale to I kwestia tutaj potem. też jest złotej wersji, także te też. A, chyba są kolory, są w obu przypadkach takie same. Jest złoty i jest czarny. Uwaga, są bardzo podobne. No, mówię, kurde, jednak ta 4G wersja jakoś mi się bardziej podoba, mimo No, wszystko. tu jesteśmy akurat wyjątkowo zgodni. Vivo V29 5G. Oj tak. Ładny, ale też kurczę, ja już to gdzieś widziałem. No. No z rzeczy takich powiedzmy ciekawych, to ma fajną lampę doświetlającą z tyłu taką aurę okrągłą. No to jak ktoś lubi portrety, to może mu się spodoba. Tak, rzeczywiście świeci na okrągło. To jest taki albo no, mocny średniak, mówmy się. To Tak, jest no ma mocniejszy średni, Snapdragona tak fajny. 778, to jest dosyć fajny procesor. Ma AMOLEDa. Standardowo one w tej chwili, te zawijane ekrany, mają po 6,78 w przypadku Vivo, w związku z tym tutaj też nie ma różnicy. Jeśli chodzi o aparaty, nie jest jakoś bardzo słodko. Jest 50 plus 8 szeroka plus 2 i 50 z przodu dla tych, którzy lubią autoportrety. To jest dobre do Ale strzelania selfików. zwróćmy uwagę, że 50 tylna ma stabilizację Tak, oj. i ekran ma, a z kolei ekran ma 120 Hz odświeżenie i nieco wyższą od Full HD plus rozdziałkę, bo tam jest 2800 na 1260, czyli tam to półtora Tutaj czegoś. jedna rzecz, której można się czepiać, to jest bateria 4600, czyli nie dochodzi nawet do standardowych 5000, a on jest stosunkowo cienki. Ma za to ładowanie 80-watowe. 80-watowe, jest tam jakaś ochrona przed wilgocią i pyłem IP68, czyli całkiem fajnie. Z rzeczy zabawnych, no będzie, u nas nie będzie wiadomka, ale będzie w Europie i to nawet stosunkowo blisko, bo tutaj się rozpruł czeski sklep, więc jak ktoś chce, to do Czech zapraszamy. 12 tysięcy koron, czyli jakieś 2200, 2300 wyjdzie na nasze. Smartphone wydaje się rzetelnie zrobiony. Ja mówię, to nie jest nowa konstrukcja Vivo. To jest coś, co Nie, to Vivo jest już sprawdziło, przetestowało, w związku z przekładka, tym. ale ja myślę, że wiesz, jak ktoś selfiaki na przykład często robi, no to ten 50-megowy, tu akurat pamiętam, że Vivo te średniaki były dosyć fajne, jeżeli chodzi o selfie, także myślę, że jakby ktoś przejeżdżał sobie przez Czechy, to przy okazji A tam nie wyjazdu miałbym w każdym mylał razie nic przeciwko. tak, do spokojnie można kupić, a że do Czech blisko, to No to mamy powrót chińskiego smoka. Po chińskiego smoka nie będzie trzeba jeździć prawdopodobnie w różne miejsca, bo widziałem na polskiej stronie Nokii. Dlaczego ja mówię znowu chińskiego smoka? Ciągle spotykam się w komentarzach z tym, że ludzie piszą o Nokii jako fińskiej firmie. Nie fińska, tylko chińska obecnie. Znaczy inaczej, Nokia jest fińską firmą, nie ale mylcie Nokia w Nokii. tej chwili nie robi telefonów. W ogóle, w ogóle. Ta Nokia, Natomiast która ma dawne logo, to jest chińska. Ta, która ma nowe logo, to jest ta prawdziwa Nokia fińska, która nie robi telefonów. Tak wam powiem. O.
po tym odróżnik W każdym razie dwa nowe telefony z telefon. brandem Nokia, nie smartfony, telefony. I to takie, które właściwie nie bardzo wiadomo, po co je kupować w tej chwili. No czy się, no po to, żeby wysłać SMS-a bez patrzenia na klawisze, jak ktoś jeszcze pamięta te 9, to se poradzi. Tak, ale kurczę, no, chyba po to, żeby się przekonać, że zaraz ci operator zamyka sieci, tak? I nie ma. Trudno, ale to jest, wiesz, znaczy powiem tak, nie chcę tutaj wymienić, ale jest potencjalne dosyć spore grono odbiorców takich właśnie telefonów. Ja nie mam, broń Boże, nic przeciwko telefonom klawiszkowym. Ja mam troszeczkę przeciwko wypuszczaniu na polski rynek w 2023 telefonu, który obsługuje ci na przykład tylko 2G, tak? No Nie, no trochę, kurde, mam. 2G było, jest i będzie, no bo na 2G to tamte wszystkie alarmy, monitoringi i tak dalej chodzą, więc tego nie wyłączą. To jest podstawa, więc działać one będą. Wiesz No. co, obawiam się, że operatorzy naprawdę zapowiadają wyłączenie 2G. Ja też się troszeczkę zdziwiłem, niemniej sprawdziłem daty i te daty są bliskie stosunkowo. Dobra, ale to jest telefon na rok, no umówmy się. No. Ktoś może chcieć, w każdym razie są dwie nowe Nokie, proste do dzwonienia i tyle. No, tutaj nie ma się... Które Nie ma nijak się mają do starych telefonów Nokii, po raz kolejny powtarzam, to nie są stare Nokie, które są niezniszczalne, które mają pierdyliard funkcji, jak na prosty telefonik. Nie, tutaj pierdyliarda funkcji nie ma, te telefony są zniszczalne mocno. Tak, zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, one mają nazwy takie, jakie już się powtarzały w telefonach Nokii, więc musicie patrzeć po roczniku, bo zarówno Nokia 130, jak i 150 już ma, to jest już trzecia iteracja, czyli była po prostu tam, nie pamiętam, w 2018 chyba po raz pierwszy, później były w 20 albo tam 21 i teraz mamy znowu to. Przy czym obejrzałem specjalnie, to nie wygląda na jakąkolwiek kontynuację. Nie, to jest tak, jakby sobie wzięli jakąś starą nazwę. O, dwa Tak. nowe telefony robimy, nazwijmy to jakoś jak stare telefony. Naprawdę, Tak, obejrzyjcie one tak poprzednie. naprawdę są identyczne, różnią się brakiem aparatu fotograficznego, ale mówmy się, że tak, aparatu fotograficznego nie ma żaden z nich, ale w jednym znajdziemy oczko o rozdzielczości VGA, które przechwytuje jakieś tam promienie świetlne. I próbuje CNS gdzieś zrobicie jakąś, jak będziecie potrzebowali rejestrację, nie wiem, pstrykniecie, jak nie pamiętacie, żeby zapłacić za samochód, albo nie wiem, kilka rzeczy można tym zrobić, no. Nie mam pojęcia, co, ale coś można. Znaczy się Nie. na pewno uda się sfotografować czarny kwadrat na białym tle lub jego negatyw, to wyjdzie nawet nieźle, myślę. Jeśli chodzi o aparat 0,3 megapiksela, czyli VGA, to był jedyny telefon w historii, który robił takim aparatem dobre zdjęcia, to był Sarzem 5.2 i Sarzem 5.2 robił aparatem VGA fajne zdjęcia, mimo tego, że malutkie, tak? To jednak były Malutkie, fajne. ale było coś na nich widać. Znaczy mało tego, że coś tam, były fajne kolory, tam były krawędzie, tam nie było, kurcze, rozmycia. Nie wiem, co oni tam zrobili. Może dali jakieś szkiełko, Włożyli ale obiekty. coś niesamowitego po prostu, jakie on zdjęcia robił, jak na VGA. Ale takich telefonów już nie będzie, bo wydaje mi się, że znaleźliby się chyba jeszcze nabywcy na telefonik z klawiszkami o niezłym wyposażeniu, z przyzwoitym aparatem fotograficznym, no ale nikt takiego nie produkuje. Nie, To może znaczy, wiesz co, produkować wykonać. produkują, tylko problem jest w tym, że trzeba trafić, dlatego że nadal robią Chińczycy ze starych linii produkcyjnych i ze starych matryc, tylko tutaj jest pewien problem, dlatego że Chińczykom raz wychodzą dobre, a raz wychodzą takie, że o kant krawędzi potłuc jakiejś. No, Także, to jest niestety ruletka, czy kupując od Chińczyka kupi się i to będzie fajne, czy kupi się i to będzie kompletnie nie do użytku. No to jest, tu szanse są 50 na 50, bo nawet może być w tym samym sklepie kupiony i telefon o tym samym oznaczeniu i wyglądzie, a może być zupełnie inny. No. Tak, Zero niestety. powtarzalności. Dobra, jedźmy dalej, bo jeszcze mamy trochę premier. Jest nowa Motorola z Indii. W ogóle będzie nowa seria Moto G cała odświeżona z O, czwórką. zupełnie zapomniałem, bo miałem ją od dawna i zupełnie o niej A, zapomniałem. Ja bym o niej nie dobra. wspomniał dzisiaj w ogóle. W trzech kolorkach jest. W trzech, Dzisiaj ale już. na razie w dwóch. Wiesz co, nie, jest w tej chwili Ale ja się trzech, nie dlatego widzę. że na przykład Niemcy sprzedają w tej chwili trzy kolory.
A to ja ci powiem, że w ogóle to są cztery, natomiast do sprzedaży w Indiach póki co trafiły dwa. Nie wiem dlaczego, no ale tak jest. Ja po prostu zajrzałem do sklepu, żeby móc wam powiedzieć, ile to kosztuje w ogóle. Ale ona jest już, słuchaj, w europejskich sklepie. No mówię, Niemcy sprzedają. Dobra, no ja akurat to znalazłem w Indiach, czyli wiadomo, że niebawem będzie u nas, tak? I nie zwróciłeś może uwagi, ile w Niemczech ta cena wynosi? Zaraz ci powiem, otwieram właśnie stronę. Patrz, a ja powiem. U Niemców kosztuje, czekaj, 128 giga, 149 euro. Dokładnie, 150, no bo to to jest czyli cena jest. 149,99, no. Tak, czyli cena jest legitna, bo ja tutaj miałem ją od Lipstera. 659 zł na nasze wychodzi. Jak już mówi 128 giga, to ja dodam, że 4 giga RAMu ma, czyli troszeczkę, no, troszkę skromnie. Ekran też w sumie skromny. No i tutaj dziwne jest, bo na stronie indyjskiego dzieł Motorola ekran ma dwie rozdzielczości. Na głównym obrazku mamy pokazane wielką grafikę z Full HD, natomiast w tej specyfikacji szczegółowej już jest podane HD. I powiem szczerze, że nie wiem, co o tym sądzić, ale myślę, że chyba jednak jest HD plus. Odświeżanie standardowe 60, ekran 6,5 cala, wiadomo, LCD, Słuchaj, więc. Niemcy podają Full HD. No to pewnie ma, no to słuchaj, to się tylko cieszyć. I To to się jest tylko duży cieszyć. niemiecki supermarket, w związku z Okay. tym myślę, że podają legitnie. No. Dobra, Jacek, no ja po prostu mówię to, co widziałem. Sam zresztą wyraźnie w artykule zaznaczyłem, że nie wiem, ile to ma rozdzielczości, bo na grafice jest Full HD i jakby no łatwiej jest chyba napisać w tekście babola, niż go na grafice zrobić, bo jednak obróbka grafiki, stworzenie obrazka trochę trwa. No więc wydaje mi się, że no tak jak Jacek mówi, jeżeli Niemcy podają Full HD, to trzymajmy się, że jednak Full HD mimo wszystko. Jest jeszcze Natomiast jedna możliwość. W są przypadku budżety. Motorola akurat nie byłoby jakieś bardzo dziwne, żeby były różne wersje na różne rynki z różnymi ekranami. No Ja tak, wiem, ale że to to nadal. wygląda dziwnie bardzo, ale to jest możliwe. No jest to możliwe, ale to nadal nie tłumaczy, dlaczego Hindusi w jednym miejscu podają tak, a w innym śmak. Znaczy, wiesz co, tu Zobaczmy, że tłumaczę, mają bałagan. jakie i jedni dostają infografiki, a drudzy dostają na No przykład tak. datę daty. No to po prostu jedni z jednego, a drudzy z drugiego i gdzieś się coś im miesza Tak, prędzej czy później. tak, tak. Motorola robi tyle wariantów, że sami się pogubili. No ale co jest pewne, w środku Unisoc T616, pamięci DDR4X UFS 2.2, jest gniazdko na microSD, są głośniki stereo, jest mini jack, jest IP52, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed cieczą, aparat fotograficzny 50, 8 do selfie, tam jeszcze jakaś dwójka jest z tyłu do makro, ten never mind. 5000 bateria typowo, z niestety tylko 15-watowym ładowaniem, ale pamiętajcie, że to model no, jakby najniższy w serii Moto G, czyli z jedynką z przodu, czyli Moto G14, wiadomo, że Moto G54, o której już schodzą słuchy, będzie dużo lepsza, a jeszcze lepsza, najlepsza będzie G84, o niej też chodzą słuchy. Także no, zobaczymy, to dopiero początek nowej Moto G serii tutaj w ogóle na rynku, także no chwila jeszcze, tak? No i Czekaj. Motorola się wyłamuje z ogólnej mody, bo do ładowania 15-watowego dają ładowarkę 20-watową. No bo pewnie takich mają więcej na stoku i tyle. A umówmy się, że koszt produkcji pewnie jest zbliżony, więc. No ale I wiesz, przynajmniej ładowarka. O, ale widzicie, przynajmniej tą ładowarką sobie będziecie mogli nowe Samsungi doładować, bo Samsung oczywiście znowu nie dodał do swoich składaków ładowarek. No i te też, skoro o Nokii powiedzieliśmy, o tej też wspomnijmy. Motorola to nie jest Motorola. Smartfony Motorola robi w tej chwili Lenovo od No dłuższego tak, czasu. Na zasadzie przypomnienia. Wszyscy wiedzą, ale na wszelki ale. wypadek. Tak, no to nie jest amerykańska firma już, natomiast no, w średniakach Motorola od lat radzi sobie dobrze, więc. Ta ostatnia seria była taka sobie dosyć bardzo, no, moim zdaniem, rozczarowująca wręcz. Chyba po prostu Motorola tym razem położyła większy nacisk na te modele z wyższej półki niż na średniaki. No, tu jest nadzieja, że się trochę odrodzą, bo jeżeli faktycznie już w najniższym modelu dali ekran Full HD, no to jest lepiej niż w ubiegłym sezonie, bo tam nawet 50 miała jeszcze HD plusa, więc no, no, no. Dobra.
Także telegraficznym skrócie wspomnijmy o nowościach japońskich. Dla miłośników tafonów jest Kyocera DuraForce X, która jest sympatyczna głównie ze względu na to, że ma ekranik 5,8 cala. No i tak poza tym ma wszystkie odporności. Tam jest IP65, IP68, jest military standard z literką H. Tak poza tym niewiele więcej oferuje, ale jest NFC, są wszystkie jakby możliwości komunikacyjne, obsługuje 5G. Niestety dostępna na rynku wyłącznie japońskim. Poza tym Sharp Aquos R7S. Smartfon o tyle wart uwagi, że po raz kolejny Sharp wypuścił model, iterację jednego z poprzednich modeli, ale z aparatem fotograficznym 50 cali i jednocalową matrycą. Tam 47,2, tak, ale jest pira z oko 50 cali, bo tam są różne rozdzielczości. I też warto zwrócić na niego uwagę. Na Snapdragonie w 8 generacji pierwszej, także nie jest to najwyższa półka, ale na tyle wysoka, że już warto, szczególnie ci, którzy robią zdjęcia. No i Sharp Aquos V7 Plus, Sharpik, który tak sobie średnio jest wart uwagi, bo jest na Helio, na Mediateku Helio G37 z IPS-owym wyświetlaczem i nie oferuje tak naprawdę nic poza takimi najprostszymi zupełnie możliwościami. Natomiast na rynku smartfonów wyjątkowych w jakiś sposób pojawiła się nowa wersja Red Magica 8S Pro z plusem Nubi i to jest wersja Bumblebee, także dla miłośników Transformerów, jak znalazł, po prostu śliczny, żółty, z fajnymi dodatkami. Tak, no jak już jesteśmy przy ciekawych wersjach, to Tecno też pokazało nową wersję Sparka 10 Pro, nazywa się Magic Magenta, czyli normalnie jest w kolorze magentowym, za to po nocy świeci na zielono. To sobie zobaczcie w podlinkowanym artykule. Kolejny ciekawy telefon z tej samej stajni, tylko innej marki, Infinix GT10 Pro z kolei. Całkiem sympatyczny średniak z podświetleniem i wykończeniem tyłu a la Nothing Phone, czyli no, powiedzmy to wprost, dla mnie trochę zżynka, ale całkiem ładna zżynka. Są przezroczyste plecki, są świecidełka diodowe, tym razem kolorowe. Też sobie zerknijcie do szczegółów na temat tego urządzenia w podlinkowanym artykule. I na dobicie dla Was, i to jest smartfon naprawdę dobijający, ZTE Fresh 50, totalna beznadzieja z Chin, z niecodziennym procesorem. Pod tą Z nazwą na bardzo... szczęście tylko na rynek chiński, ale Tak. pojawi się również gdzie indziej też, tylko Ale inną nazwę będzie zobaczcie, miał. jaka to jest tragedia. Aparat pojedynczy, a ramka jakby były cztery obiektywy. No w ogóle... No, Pożegnajmy się, Adaś, pożegnajmy się pożegnajmy. po prostu. Tak, nie idźmy Pożegnajmy tą się, bo nie ma drogą. co Kochani, mówić. do zobaczenia za tydzień. Oby w przyszłym tygodniu były telefony dużo lepsze od tego ZTE. Pogody Wam życzę. Dzięki, Trzymajcie że wpadliście, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. się. Cześć.